Dzień dobry, Reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Witajcie w naszej kuchni z najpiękniejszą choinką na świecie, drabinową w tle. Witam się z Wami i informuję, że zabieram się właśnie za świąteczne wypieki. Będziemy robić babeczki, reniferki. Jak są takie oczekiwania versus rzeczywistość, to są oczekiwania. Za jakiś czas zobaczymy, co z tego wyjdzie naprawdę. Mam tutaj wszystkie potrzebne składniki i elementy dekoracji, bardzo smaczne zresztą. I zabieram się do działania. Piękne, zobaczcie, jakie tutaj stworzyła piękności. Tak mówiłam, pokazywałam wcześniej oczekiwania, a tu jest rzeczywistość. To wygląda jak takie małe szczurki, albo małe misie, albo reniferki właśnie. No może reniferki, co? Piękne, piękne, małe Rudolfy. Małe szczurki. Super robisz te małe szczurki. I jakby co, to są draże, które kupiłam specjalnie w ilości Pokaż. Większej. No, dla czerwonych tylko, także teraz musimy po prostu wszystkie inne powyjadać. No i tutaj się właśnie tak o to bawię. Wyszło nawet nieźle. Z tym, że tak, kupiłam specjalnie fajne papilotki, takie czerwone, wysokie, z tym, że okazały się za wysokie, żeby dołożyć do nich rogi renifera. Więc papilotki wykorzystam jeszcze raz do jakichś innych babeczek. Drodzy Państwo, dzisiaj stoczymy świąteczną bitwę, świąteczna batalia dwóch uczników, dwóch zabójców, dwóch asasynów, też. Dwóch psów. Ja mam grubasa, on ma wilka. Okay. Mam już mniejsze szanse, ale ja mam strzały, on nie ma, więc może wygram. Będziemy to też nie jest do siebie z łuku, battle tak, zrobimy sobie świąteczną. Battle? Tak? Archery tak? A, Archery, aha. Tak. To tak, tak, tak. Tak, tak. Thank you.
zimowy jeszcze nadejdzie czas, póki co tego typu aktywności na świeżym powietrzu w gruzińskich okolicznościach naprawdę świetnie się sprawdzają. Test grotów dźwiękowych. Fajne. To są takie groty właśnie sygnałowe, które wydają taki świst przy strzelaniu. Mają specjalne takie gwizdki na końcu dziurki w sumie. No i z nich się strzela, żeby dać sygnał jakiś. Ale to było fajnie słychać. Słuchajcie, nawet Ada przyszła zrobić test jastrzębich strzał albo orlich, jaki dźwięk wydają. Wow, fajne! No. Ale nie tak jak pokazywałeś. No mówiłem, że taki dźwięk. Liczyłam na coś fajniejszego po tym, jak to zapraszam. Nie słyszałam teraz. Aha, może się... Może się coś rozkręciło. Albo brudno. I żeby nie było, dzisiaj strzelaliśmy z łuku. Ja strzelałem w tych skarpetach od sercowniczki, które były specjalnie do tego właśnie przesłane, żeby było mi ciepło, gdy będę strzelał z łuku. I potwierdzam, było mi ciepło. Jak piekłam, to żałowałam, że nie mogę wam wysłać zapachu, ale teraz to co tam. Przyjechaliśmy do Łodzi na jarmark świąteczny, który już powoli się kończy. Zaraz wybieramy się na Piotrkowską. Dostaliśmy zaproszenie od organizatorów, także serdecznie dziękujemy i lecimy właśnie na łódzki jarmark. Słuchajcie, musimy się tu zatrzymać na chwilę, bo spotkaliśmy najprawdziwszego Mikołaja z najprawdziwszą siwą brodą. Pozwolę sobie jeszcze raz tu pogładzić. Ohoho! Nie, tak nigdy nie gładzi po brodzie. Ja pogładzę. O, Mikołaj, sprawdzę, czy to prawdziwa broda. No tego jeszcze nie było. Nie, dziękujemy Mikołaju. Dziękuję. Tak, już się tam jeszcze tylko najbardziej pracowity dzień w roku Mikołaja. Także trzeba tutaj odpocząć. Mikołaj w galerii łódzkiej odpoczywa na takim fotelu pięknym. Tak, zapraszam wszystkie dzieci na zdjęcia z Mikołajem. Super, my się załapaliśmy. Nie tylko dzieci. Duże dzieci też. Przedsmak tego, co działo się na jarmarku. Tak, słuchajcie, jesteśmy w takim szoku, że... Wrzucimy osobny film. Nagraliśmy w ogóle zupełnie osobny film z tego jarmarku, bo się tyle się działo sami, i nie spodziewacie się w ogóle, co tam się... No nie, nic nie zdradzam, nie spojluję. Musicie zobaczyć. Musicie zobaczyć. Ale naprawdę jarmark łódzki nas bardzo zaskoczył. Tak, szalenie. I czekamy już bardzo na jarmark wielkanocny. Tak, również. A tymczasem co przywieźliśmy z jarmarku świątecznego w Łodzi? Takie tutaj łupy, tylko pokażę, bo już się pochwalić. Więcej. No muszę, bo po prostu nie wytrzymam. My pokażemy no dobrze, na takie było to już. Szybkie spojrzenie. Tutaj jeszcze szybkie spojrzenie na nasze cudowne kartki świąteczne, które strasznie cieszą moje oczy. A teraz przechodzimy do kalendarza. Tak jest. Adwentowego. Dzisiaj nie ma Remka, nie widzieliśmy się. Tutaj? 20 już jest. Drugi. To tutaj. Dam. Który? A, no tak, bo sobie ustaliliśmy, że to będzie Wigilia, faktycznie. I teraz myślałam, mamy, że to się rozpędziłeś. Proszę Państwa, dawać. Jaką herbatkę? Poprosić. Herbatkę granat z agrestem. I przechodzimy do wczoraj drapki. Zapomnieliśmy o zdrapce. Tak. Tyle się działo, że kompletnie czyli dzisiaj o tym mamy zapomnieliśmy. Dwie szanse na wygraną. Czekajcie, Państwo, czy tu jest...
Pieniądz. Zakosili nam pieniądze. Jest pieniądz. No świetnie. Nie dość, że z pracy nic nie wygrywamy. Tylu gości zapraszamy, że nie wiadomo teraz, kiedy znikną. O, nie, to były całe 2 grosze, czy nawet 5. A ja kuzyna zapraszam. Jest. Dobra, o Jezu, już na kuzyna, już na kuzyna. Zdążył oddać. Więcej bym go nie zaprosił. Więcej bym go nie zaprosił. Zaglądamy tutaj. Proszę, proszę pani Adrianno, czyń honory, bo ty masz szczęśliwą rękę do wszystkiego. Tak, szczęśliwą, no jakoś do tego chyba nie bardzo. No to nie do tego akurat. 21 najpierw, bo nam się wczoraj zapomniało. A tu czekały na nas 300. No. No i kurde, czy mogliśmy dzisiaj jeszcze poszaleć na zakupach, czy nie bardzo? No nie bardzo, bo tu jednak stanie. Takie 300 przed świętami zawsze spoko, ale jednak nie tym razem. Może no jeszcze się uda, 22. Tobiasz nam napisał, nasz sercownik, że też ma zepsutą zdrabkę, że no musimy właśnie po prostu reklamować. O właśnie, ile? Milion. No to o, już by nadrobiło. No to już by tak, to już by prezencik ta zdrabka jednak była szczęśliwa. Uwaga, a jest to lizak. No, wspaniale. No, ale dzisiaj lizaka dostałam też z Berlin Doner Kebab. Także dzisiaj czyli dwa lizaki. Tak. Na to chociaż te lizaki, nie? No lepszy milion. Zawsze coś z życia. Też jest słodko. Podsumujmy jeszcze dzisiejsze wyzwanie w ramach akcji Dzień Dobry Reniferek. Ja już pokazywałam swoje babeczki, a teraz zobaczymy, co wy dzisiaj tworzyliście ciekawego w kuchni. Patrycja Wołoszyn, coś tu namieszała. Serniczek w drodze. No wspaniale, wszystko już tutaj gotowe, składniki się łączą. Będzie na pewno pyszny sernik. O, aż Rafał przyszedł na nie, sernik. Nie, no nie, bo ja tu muszę być przecież. No, na Milagrossa. Tak. Ze świątecznych wypieków na razie tyle. Mam razie tyle, produkcja ciastusza jutro. Torcik. No, jak, no, ale... co to mało, taki torcik. Mało? Pozazdrościć tylko. Dla mnie tylko mało, ale dla Ady to coś tam by zjadła. Akurat. No. Mama Smerfa i Smerfetki, blok czekoladowy. O, no, czekoada jest to zachwycona. Robótka, to i to no, podwójne. Ładnie, ładnie. Dwa bloki, to już całe osiedle. Tutaj mamy Patrycję Wołoszyn, już gotowy sernik z czekoladą no, ja i oznaczenie Jezus, czekoady. Sernik, dzięki, jeszcze dzięki. Moje ślinianki zaczęły pracować bardzo intensywnie, a Glam Madame już spakowała swoje prezenty. A my jeszcze nie spakowaliśmy. U nas jeszcze... tam pod choinką, tak, ale jeszcze nie spakowane, przykryte torebką. I tam gierkę moją widzę? Nie. No nie, dobra, nie ważne. Nie widzisz swojej dobra, gierki, bo Mikołaj nie wie, czy byłeś grzeczny jeszcze. Jutro to pojutrze tak zdecyduje. W razie czego ja dostanę. Domowelowe, pierniczkowe muffinki z dużą ilością czekolady polecają no, się na święta. Tam mandarynki w tle jeszcze widzę. Oh też yeah oczywiście. I jakie fajne te dekoracje, babeczek, superowe. Dalej mamy nasze babeczki, no, reniferki. Dzisiaj Grażyna to się naprawdę postarała. Wczułam się, wczułam. Wczuła się, na czekoladzie będzie przepis, także zapraszam, czekolada.pl. Super, zapraszam www.czekolada.pl. I teraz mamy Artura i jego choinkę piękną. Piękna, taka jest smukła, zgrabna, bardzo, bardzo ładna. Mamy dużo też odbyt. Natkę i jej choinkę, bogato zdobioną, pięknie, w takich patriotyczno-srebrnych barwach, tak, nie takich świątecznych, ta biel, czerwień, tak, pięknie wygląda. Dalej mamy też Natkę i dekoracje, choineczki, Mikołaje, ty zobacz, aniołki. Ile tych much u niej lata, puść pa to, opa, ile much. O, masakra, zleciały się pewnie coś tam w lodówce zostało. Wiadomo, zgniło coś. Piękne te muchy w każdym razie, tak dodają do uroku. Do świetliki. Artur Wieliński, rogaliki, ciekawe z czym te rogaliki. Boże, ja tak z daleka spojrzałem w sushi i mówię, jakieś rybki takie, nie wiem. Chyba głodny jesteś. Rybki świąteczne, no przecież. No ładne rybki o 19:00, wypieki takie wieczorne, wspaniale. I co tu jeszcze, pasztyciki? Pasztyciki mniejsze od 3, to takie specjalne serowników. No weź, z jakimś fajnym nadzieniem, no, mniam, mniam. O, standardowo. Mamy dalej znowu Natkę. Tutaj cała jest impreza. Ciasto upieczone. Co tu mamy jakieś? Co to jest? Tutaj?
nabrudziła blachę, żeby myśleli, że coś robi, jakieś ciasto. No i te piękne dekoracje. A nie, czekolady jest dużo, to coś czekolady czekoladą też dużo. No jakaś jeszcze produkcja może trwa. Artur, i już no są już te kropiciki, pasteciki gotowe. No co ty wymyśliłeś, rybne? Nie są chyba rybne, nie wiem no zresztą. No nie są, no mięsne. Pewnie do barszczyku, tak no. Obstawiam. Mamy tutaj jeszcze u Artura, w jakim worku fajnie spakowane prezenty. No to Mikołaj już tylko chwyta za worek i może lecieć pod choinką rozdawać prezenty. Na pakę, na sanie już. No, a u Natki tutaj świętowanie, no pięknie, już się narobiła. Nie dość, że te muchy latają, to jeszcze chleją. Odpoczywa. Domowe love i taki piękny aniołek, takie powitanie w ostatnią piękny, niedzielę piękny Adwentu. Aniołek. Tutaj zajrzyjcie do domowe love. Ty zabierzka na choinkę, no, taka tak dekoracja. Wydaje, ładna bardzo. Może być na choinkę, chociaż nie wiem, czy nie chyba za ciężka. Taka większa trochę. Nie? Może być też większa. Fajna. Wow! Czy to już koniec? Nie ma już nic? Nie jestem to pewna. Już jest koniec, możemy iść? Możemy iść. Nic nie ma już nic. Jesteście wolni. Tu. Możecie iść. Tu, nie, no nie tak od razu. Chwila. Jeszcze łapka w górę. Jeszcze subskrypcja, jeśli nie subskrybujecie. Chodzę tu z choinką, pięknie, ładnie. Co to jest? Zaczynasz jak kuzyn, to nie kolano ci pękło chyba zerzało. Już zostaniesz pod choinką do Wigilii przynajmniej. Ale to igły mogą na mnie spaść, to niebezpieczne. No to może jakiś zastrzyk ci pomoże wtedy, taki świąteczny. Bo świerkujący. Trochę mnie kuje dziś. Cały czas tak samo. Chciałeś, żebym sprawdziła chyba specjalnie. A jeszcze pragnę podkreślić, że tu są reniferki ozdoby od naszych sercowników. Proszę Państwa. Pozdrawiamy Krzysia i rodziców. Słuchajcie, my się już z Wami żegnamy. Zapraszamy po oprowadzanie po jarmarku, bo jest naprawdę super fajne. Tym razem oprowadziliśmy po wszystkich prawie straganach. Nie, po wszystkich straganach. Także zapraszamy, a my się z Wami żegnamy. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy jak zawsze do subskrybowania, brania udziału nie, w naszej akcji. Nie, bo teraz drugi raz nie mów, bo już to mówiłam, to odklikną. Nie, to już nie dwa razy nie subskrybujcie, bo to odklika. Tak. To dzwoneczek przy subskrypcji, tak? Łapka w górę i co? I do zobaczenia jak nie, zawsze. Nie, a zaczęłaś mówić o akcji? Tak, i bierzcie udział w akcji. Dzień dobry, reniferów końcówka na Instagramie. Już, także motywacja pełna. Końcówka. Ostatnia prosta. Ostatnie trudno, zadania. Akcja ta będzie dopiero za rok, więc bierzcie udział, bo to ostatnie chwile. No, także jak zawsze, do zobaczenia jutro. Jutro!